Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Tivur i właśnie przebrałem jeansy w dresy. Tak więc być może performance w tym filmie będzie troszeczkę lepszy i cięcie zombiaków będzie optymalniejsze. Ale i tak jestem troszeczkę do tyłu, jeżeli chodzi o bronię, ponieważ poczytałem dzisiaj komentarze spod odcinka, który dzisiaj poleciał, nie pamiętam, jeden z jakichś tam wcześniejszych. Ten, w którym mówię, że kwiatek wyrósł na głazie. O, może wam to coś powie. Ten dzisiaj poszedł. I uwaga, parę fajnych porad widziałem. Jedna z nich po pierwsze dotyczy tego, że mam beznadziejne bronie w ekwipunku. Muszę się zgodzić, trochę ich muszę poznajdywać. O, tutaj mam chociażby okazję. I wielka beka z tego, że łamię wytrychy na średnich zamkach, a potem otwieram bardzo trudne za pierwszym podejściem. No cóż. Dualizm człowieka, moi drodzy. Dualizm człowieka, jestem najlepszą reprezentacją tego właśnie stwierdzenia, opisu. Nie wiem, trudno mi jest się wytłumaczyć, ale powiedzieliście mi, że tutaj jest plan, zatrute pióro. Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj będzie chodziło w tym zatrutym piórze. To jest niebieski plan na truciznę poziom drugi. Na pałkę policyjną, proszę, proszę, w końcu coś na pałkę policyjną. Ale porostów nie mam, ani pałki nie mam. A więc trudno, jeszcze troszeczkę sobie ten plan poczeka, zanim go nie znajdę. Jakiś młoteczek tutaj w tej chwili mi wypadł, co? No one nie są jakieś takie niesamowite. Od chwili mam wrażenie, że znajduję takie dość podobne rzeczy, ale wiecie co? Co z tego, że to jest lepsze od tamtego, skoro i tak jest chujowe? Czy ja mogę coś F7 z tego młotka fajnego stworzyć? Trucizna ze sprintera? No nie mam alg, ale wiecie co? Pieprzyć to. Elektryczność, poziom drugi. Stać mnie na lajcie, bierzemy skocznego elektryka tutaj. I jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, mamy naszego Karmelko Ciachacza, który jest popierdolony jak na obecny moment w tej grze. Autentycznie, 142 obrażeń, to jest mega dużo, dlatego stwierdziłem, że ulepszę go sobie i wrzucę sobie tutaj mistrza. O tak, co ja się będę ograniczał, cyk. I teraz mamy 149, więcej wytrzymałości, poręczności. Tak więc nasz Karmelko Ciachacz, który wygląda tak, spodziewałem się, że będzie jakiś miał mega dziwaczny model związany właśnie z tym, że jest Karmelko Ciachaczem, będzie jakimiś cukierkami obklejony czy coś. Ale nie, ma po prostu butelki, z których cały czas cieknie jakaś trucizna. Ale hej, mam nadzieję, że będzie skuteczny na zombiaki. Moi drodzy, dzisiaj czas na fabułę. Poprzednio bawiliśmy się całkiem sporo innymi różniastymi rzeczami, a dzisiaj w końcu czas uderzyć w fabułę. Pytanie, czy ja mam coś do wydania? Nie mam, nawet dobrze. Tam jest oczywiście plujacz Piotrul, dlatego ja mam go w dupie i biegnę kompletnie w przeciwną stronę, bo nawet nie muszę tutaj teraz być. Kurwa mać! Aż bym sobie trasę wymyślił, ja pierniczę. Te pieprzone druty kolczaste, które się tutaj znajdują. Muszę znowu wejść na dach, jakby byłem już na dachu gotowy na kolejny odcinek, ale poczytałem wasze komentarze i musiałem poprawić parę rzeczy. Plus, jedną ciekawą informację mi sprzedaliście, którą będę musiał sobie za chwilę przetestować, dotyczącą rzucania strzałkami w zombiaki. Nie wiem, jak dużo jest w tym prawdy, ale to się zaraz okaże. Tam, czy tam? Nie no, to nie jest zrzut chyba. Tam jest zrzut, kurwa, że zrespawnowałem sobie zrzut spontanicznie? O, czy ja tam chcę biec? Nie, nie chcę tam biec. Nie chce mi się potem zrzut zasuwać. Powiedzieliście mi, że mogę przytrzymać mój rzut gwiazdką do momentu, aż nad przeciwnikiem pojawi się jakiś trójkąt? Kurwa, gdzie ten trójkąt niby się znajduje? No nigdzie się nie znajduje. Przyjebałem mu tym i co? Do widzenia. Dobra, padł całkiem szybko, jeszcze z moim niedawnym upgrade'em, który sprawia, że im więcej bije, tym więcej bije. Bardzo ładnie się to pewnie będzie kombowało, ale na razie bym sobie ten młotek wyekwipował, niekoniecznie mojego Karmelko Ciachacza. Ja wiem, że nie powinienem tak się ograniczać, dobierać sobie, o, że nie mam silnych zombiaków, to będę używał tam takich, a nie innych broni, ale jakoś tak trudno mi jest biegać po ulicy i kroić losowe zombiaki, marnować wytrzymałość broni, jakby celem, nie wiem, zdobycia czegoś, co nie jest warte takiego poświęcenia, dlatego na razie będziemy sobie z tym młotkiem biegali, który w sumie też nie jest zły. Wpakowałem tam, no upgrade'a w niego akurat nie wpakowałem, ale oj, pierdolony, to jest ten z butlą, który wybuchnie zaraz. Nie. Idziemy na górę, co? Ło! Pięknie przyjebane i prosto w głowę odchlastane. Dziękuję. Za rymy będę wam wysyłał fakturę już niedługo. Ktoś tutaj chyba naszej pomocy potrzebuje, co? Dobrze widzę. Ta, zdecydowanie. I to na poziomie ulicznym. Uwaga, raz, dwa, trzy. Jo! Cudownie. Nie chcę cię krzywdzić? Przepraszam, chłop drze pizdę, żeby mu pomóc. A on mówi do tych dwóch zombiaków, nie chcę cię krzywdzić. Czy ty widzisz, co oni robią? Chłopie, oni prędzej niż wyciągnąć do ciebie pomocną dłoń, to wyciągną ci mózg z mózgu. Dawaj mi nagrodę i spierdalam dalej. Radź sobie zamknięty tutaj, frajerze. Wbijam na górę. Nie wiem, jak tam wejść na ten most stąd. Być może po tym dachu dam radę?
Jest taka szansa, tutaj coś fajnego. Uuu, czerwona skrzynia, bronie, bronie, otwieranie zamków. Trochę muszę tych zamków się naotwierać, bo inaczej będę totalnie niedoekwipowany. Wywaliłem parę rzeczy, mam 51 części metalowych do naprawy broni. Uuu, siekierka, no nie wygląda jakoś niesamowicie, ale hej, sakiewka przynajmniej na sel. Wydaję całkiem sporo na łuk, tak więc teraz muszę jakoś... O! Odpracować. Uuu, kawa to akurat jest faktycznie cenny przedmiot, bo mam questa na kawę. Więc postaram się jej nie sprzedawać. Nie będę wykorzystywał sprzedawania wszystkich kosztowności. Dobra, Rahim, typie, co żeś odjebał? Gdzie jesteś? Schowałeś się gdzieś w autobusie na przykład? Czy jedyne co tutaj znajdę to są stare wyrzute gumy i na wpół zgniły baton? Oj, 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 oj. Ja pierdolę. Nie, dobra, nie było aż tak źle. Jeszcze obsrałem. Dobra, jakieś ślady Rahima tutaj? Dam radę znaleźć? Zostawiłeś coś po sobie? Rahim? Czy nie? Aha, przeszukaj ciała, to jest mój cel. Dobra, to jest chyba jakiś jego ziomek, co? Nie skończył najlepiej. Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera! Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! Słyszysz? Niech ten gnoj tylko spróbuje dać się zabić! Kurwa! No dobra, poszukaj Rahima w budynkach kolejowych. No dobra, Rahim! Oczywiście, że jakiś nazbyt narwany szczel musi tutaj powodować najwięcej problemów. Czemu mnie to w ogóle nie dziwi? Ale kurde, jeżeli tam jest czerwony dym, to oznacza, że musi tam też gdzieś być cholera zrzut. To znaczy, że któryś z nich musiał wpaść ewidentnie do środka tego magazynu. Ale jak wiemy, w tych magazynach dzieją się pojebane rzeczy i są schowane naprawdę potężne przeciwniki, dlatego się nie dziwię, że nikt się nie pokusił o przeszukanie tego. No ale dobra, kazałem mu się schować przedtem, gdzieś tutaj w, nie wiem, w wagonach kolejowych, czy po prostu tutaj, zobaczmy co się stanie, wejdź do środka. Rahim, mordo ty moja! Mam nadzieję, że siedzisz bezpiecznie w jakimś wagonie. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiedziałem mu, żeby schował się na torowisku. Jest więc szansa, że jeszcze żyje. Proszę cię, Rahim, żyj. Żyj! Ty no, Rahim, nie możesz zginąć, jakby mam wrażenie, że... jakby masz niestety duże szanse na powtórzenie takiego typowego schematu narwanego... O Boże, na chuj mi... gazurka, chyba po to, żeby ją rozłożyć. Dobra, pozbędę się od razu, żeby syfu nie mieć. Taki standardowy, stereotypowy motyw dzieciaka, trochę zbyt narwanego, ale bardzo miłego, przyjemnego i lubianego przez każdego, który niestety ginie, bo jest frajerem. Czy ja mam petardy jakieś? Petard jakby mam, ale muszę je sobie wyekwipować. Zamiast latarki UV na razie, myślę, że to będzie dobry deal. Cyk, petardy, kurwa, zapraszam kolegi i koleżanki tutaj się zainteresować petardami. Ten też, kurwa, o nie, ten nie żyje jednak. Mołotow? Mołotow! Ja! Mamy tutaj parę zombiaków, ale hej, kto mi broni się zająć nimi masowo, a nie pojedynczo. Głowa, głowa, głowa! Kurwa, czy ja go nie trafiam w tę głowę? Czy on ma taką twardą? Czy ty, kurwa, byłeś antyszczepionkowcem zanim umarłeś, czy co? Że tak się po prostu próbuje coś tobie wbić do łba, a ty nic? O, ho, 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 ho. O, teraz to się chwilowo poczułem niczym Thor. Swoją drogą, dzięki wielkie za informacje dotyczące tego, jak powiedzmy szkodliwy dla mnie może być upgrade związany z ogniem w tej grze. Wyrażaliście tam wasze zdanie na temat tego, że wręcz nawet unikacie używania upgrade'ów ogniowych w tej grze, ponieważ prowadzą do większej ilości złego niż dobrego. I muszę się chyba z wami zgodzić, jakby pomijając wszelkie fakty tego, że mogę później wejść w ten ogień, będę przeszukiwał ciała i dostawał obrażenia, to jeszcze motyw tych wybuchających zombiaków, które zostawiają po sobie dym i tak dalej. Noże do rzucania, jeszcze więcej kawy, to mi się podoba. Dobra, Rahim, byku, bo tutaj się dobierali do ciebie, ja zacząłem gadać i przeszukiwać. Żyjesz tam czy nie żyjesz? O Boże, pluj! O, pluj paściarz, oczywiście, że pluj paściarz musiał przyjść. Czekajcie, gdzie są moje kurwa gwiazdki do rzucania? Iż! Iż! Slow motion dostałem po tym, naprawdę? Ja dziękuję, nie musieliście. A może musieliście? Może na to kurwa zasłużyłem? Prawdopodobnie tak, okej, zasłużyłem na to. Let's go, otwórzmy drzwi. Rahim, byku. I kolejny się pojawiał u góry. Ty, daj radę. Więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Co kurwa? Cholera, ty krwawisz. Ja sobie chyba robisz. A, zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Ty, dobra, Rahim się nie trzyma. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. No chyba was pojebało. 5 minut?
Ja pierdolę, gdzie ja mam te bomby podłączyć? Podłóż bomby w gnieździe. Jest wejście do kanału. O kurwa. O Boże. Tunel zaprowadzi cię do gniazda. No chyba se jaja robisz. Ja mam w tej chwili zapierdalać do tunelu? Mam 3 minuty 17 do wybuchu i mam lecieć, kurwa, podłożyć bombę w tunelu przemieńców? Czyli w miejscu, gdzie siedzą pewnie, kiedy jest dzień? Pojebało was chyba. No nie. Dobra. Na górę? Kurwa, no chyba na górę. Aha, ta, dobra, bo to jest tylko tunel, szybkie wyjście stąd. A ja mam zapierdalać gdzie indziej. Jaja sobie chyba ktoś robi. A gdzie to jest? W tym wieżowcu była chyba ta bomba do podłożenia. Jestem z powrotem na powierzchni. O mój Boże. Idź tamtędy. O, chyba sobie jaja robicie. Skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. O, kurwa, której kolumn? Jebane wirale, kurwa, umieraj. Okej, okay, dobra, to się udało. Lecimy przed siebie w takim razie. O Boże, zaraz tutaj się będzie coś złego działo. Swoją drogą, o kurwa, no hopaj, łap się. Jednego dobrego tipa wyłapałem, jeżeli chodzi o wybuchowe zombiaki. A boję się, że jakieś się tu kurwa znajdą. Nie wiem dlaczego. Dobra, czasu coraz mniej. Kurwa, kurwa, muszę podłożyć bombę i spierdalać, a nie walczyć sobie z tymi kolegami. O kurwa, super. Dobra, zainteresujecie się? Trochę się zainteresowali. Dobra, szybko, dam radę to tutaj teraz podłożyć. Mam czas? Podłóż bombę. Proszę, nie gryźcie mnie, pierwsza proszę, nie gryźcie mnie. Jak to kurwa pierwsza tam była jedna, Max? Teraz uważaj. Jeszcze wyżej, co? Kurwa, oczywiście, że jeszcze wyżej. Jesus. Oj, 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 oj. Kurwa, viral. Jak poprzednio. Umarłeś? Umarłeś. Kurwa, po co ja go przeszukuję? Jeszcze mnie elektryczność bije. Pojebało mnie chyba. Wszystko jest przeciwko mnie, dosłownie kurwa, wszystko jest przeciwko mnie. Aha, tego nie rozwalę, tego nie otworzę, ale mogę przebiec po tym, tutaj są drzwi. Ja pierdolę, wraca trochę do mnie to, co się działo w tej grze, jakby wspomnienia wracają. Dobra, kurwa, tam zombiaki, dajcie się rozproszyć. Tutaj kurwa viral oczywiście idzie, chyba viral, nie jestem pewien. Szybko podkładanko. Minuta 30 do końca, ja nie lubię działać pod presją, co teraz? Do... O kurwa, oczywiście, że przyszedł wielkolud, co? Ja pierdolej, viral jeszcze, kolega viral, kolega viral. O! Dobra, opuść gniazdo zanim wybuchnie. Bardzo chętnie, let's go, kurwa, nie tędy! Zdychaj, zdychaj, kurwa, dajcie mi przejść. Chuj, jest dziura, uciekam. O, skoki, skoki! Ktoś tutaj trzyma jakąś pałę? Jo, wydupcam! Ta, hałas przyciąga, kurwa, zaraz będzie potężny hałas i potężnie przyciągnie. Dobra, jest ten tunel, który tutaj wbiłem. Ha, ha, ha! Sukcesja, moi drodzy, sukcesja! O, opierdolnęło! Rakim! To się zwali na mnie? Czy to się zwali na mnie? Rakim, słyszysz mnie? Nie. Budynek zasymilował się do ziemi. Połączył się w jedność z matką naturą. Gaja we własnej osobie pochłonęła go do swojej wnętrzności. Och, Gajo, władczyni matek. Najstarsza ze starych, dziękuję ci, że pożywiłaś się tym gniazdem, co ja pierdolę. A jakbym jakieś mocne wino mszalne sobie walnął przed chwilą, aczkolwiek niekoniecznie takie katolickie, wiecie o co chodzi. Kurwa, szybko, wyjdź z tej wody, ja pierdolę, ile tej wody tu jest. Dobra, dopłynąłem z powrotem do Rahima. Byku, trzymasz się tutaj? Czy kolejny pluj przyszedł i cię ugryzł? Znowu musimy to otwierać. Rahim! To ja! Udało się! O nie, nie odzywa się, nie odzywa się, nie, nie! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O nie! O nie, ma krew na dupie! O! Nie, nie, Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja! Kryn! O Jezu! Rahim! Przestań! To pieprzone ugryzienie! Ty cholerny! Duży pieprzony dzieciaku! O Boże! Jade! Rahim, nie! Co się dzieje? Bregan. Rahim. Rahim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. Kurwa, jak mam jej nic nie mówić? Co, bo się nie dowie? Żartujesz sobie, nie dowie się, że jej brat nie żyje? Oczywiście, że się dowie. Zawsze się dowiadują. Taka jest prawda. Nie mogą się nie dowiedzieć. Kurwa, on tylko chciał coś zrobić. Chciał nie być tym, który siedzi na dupie i patrzy, jak inni dookoła zmieniają świat i warunki, w jakich żyją. Ja...
Ojoj. Zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz zrobić? Co ja powiem Jade? Muszę wrócić do wieży. Rany, co ja mam jej powiedzieć? Nie ma chyba słów, które moglibyśmy odpowiednio połączyć w zdania, dające jej nadzieję czy jakiekolwiek inne pozytywne emocje. Pomów z Brekenem o śmierci Rahima. No przejebane, no nie tak to miało wyglądać. Mieliśmy kurwa się umówić z Rahimem na dobrą akcję, pójść razem zdetonować to gniazdo, jeśli w ogóle. Ale nie, musiał się wyrwać sam, w tajemnicy. Nie dość, że on stracił życie, to co najmniej jeden jego ziomek też niestety. Został tam użarty przez zombiaki i skończyło się tak, jak się skończyło. Boże. Jakby nie powiem, żebym znał za dobrze Rahima. Jedyne, co było w nim widać tak naprawdę, to ta ambicja, która z niego cały czas biła. Jego takie niepowstrzymane pragnienie, żeby coś zrobić, żeby być tak samo przydatnym jak inni, którzy też w wieży pracowali na wspólne dobra. Skończyło się tak, że kurwa chłopak się poświęcił. I nawet, co najgorsze, nie miał okazji, tak jak Crane powiedział, zobaczyć tego, co tak bardzo chciał zobaczyć, czyli eksplozja tej wieży i jakby zrealizowanie planu, który był jego planem tak naprawdę od początku. Że nawet kiedy już powiedzmy, o ty kurwa, wirol jebany, a cię pokasuję kurwa, odbicie mojego buta zostanie ci kurwa na głowie i na każdej części twojego jebanego ciała. Dawaj mnie kamuflaż, nie chcesz mnie odkurwiały zombiaki, lecimy, brudni, czuję się brudny tak naprawdę. Pozwoliłem zginąć temu dzieciakowi. Po części to moja wina. To ja zajebałem razem z Jade. W sumie Jade też się będzie obwiniać. Gdyby nie było tych materiałów wybuchowych, to on prawdopodobnie by nie zginął. Gdybyśmy nie dostarczyli do wieży. Ale tak naprawdę to ten kurwa saper czy kto inny sprzedał informację o bombach. Gdyby nie on, gdyby nie jego długi jęzor po latach wylizywania brudnych starych wytrenowany, Rahim prawdopodobnie dalej by żył. Bo po prostu nie dowiedziałby się o bombach i nie wpadłby nagle na pomysł: ty kurwa, jakie to jest dobre, wezmę i tego użyję, żeby rozpierdolić zombiaki. Otwórz, tutaj będzie Brecken, chyba tak, w naszym pokoju. Nie wiem, czy to nasz pokój. Nie ma to znaczenia. Brecken? Jak dzieciak zginął? Ja musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nieswoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki. Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. No. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. O ja pierdolę! O, super! W temacie wybuchów! Nie damy go tamtym! Co się odpierdala? Kto nas atakuje? Co się dzieje? Kto przyszedł? Ludzie Raisa? Nie, co się dzieje? Porwanie? Obroń Zira i jego laboratorium? O niech mnie chuj! Jak to kurwa Zira atakują? Pojebało was kurwa? Wirusologa? Zwariowaliście? Najbardziej nam potrzebną osobę kurwa w tym momencie napierdalać chcecie? O kurwa! O Jezus Mara, dobra, oczywiście, że mamy tutaj ludzi Raisa. Jeden jeszcze ma kurwa karabin. Dobra, już nie ma tego z karabinem. Hopefully, kurwa! W bramce się zablokowałem, a zresztą się możemy napierdalać już. Chociaż przydałoby się tak naprawdę. O, temu przyjebałem, fantastycznie, to się udało. O kurde, no nie mogę ich ucylować, ja pierdolę. Dobra, wiecie co, w dupie to mam. Nie mam teraz naprawdę mózgu na to, żeby robić cokolwiek innego niż oblać ich świętym ogniem. To twój koniec. Wybuch? Niech pierdolnie. O kurwa, mnie też pierdolnie, jak będę tak beztrosko sobie tam stał. Chuj, no i się nie udało, nie podpaliłem ich konkretnie. Masz, ty też, wypierdalaj, prosto do szatana, kurwa. Specjalne miejsce zarezerwowane dla ciebie jest. Ja pierdolę, wszędzie ogień. O, wlazł w ogień, płoń teraz, dobrze. Jakby to było tak naprawdę największa szansa na sukces, że wpadnie w ten ogień jebany. Jak to broń nieskuteczna. O kurwa, dobra, włączyłem sobie Steama, nie chciałem nawet. Dobra, Karmelko, łamaczem cię rozpierdolę. O, żygaj, suko.
Dobra, co teraz? Obroń Zira, laboratorium, pierdolony Rajs. Oczywiście, że wybrał idealny moment na atak. Kurwa, no to chyba teraz jedyne. O, karabin jeszcze jeden, super. Nie wiem, na chuj mi ten młotek. Zir, typie, żyjesz? Gdzie są te badania, które miałem przekazać? O! Nie, to jest chyba jeden z naszych, nieważne. Zir! W środku nikogo nie ma, porwali Zira i odjechali. O, zajebiście. Tego teraz potrzebowaliśmy. Jak ja mam znaleźć Zira? Gdzie mam znaleźć Zira? Mam zapierdalać do Raisa teraz? I cisza. Gdzie jest teraz Zir? Kurwa, nie ma go. Dam radę wejść od góry do tego jego laboratorium? Nie. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje, jak się próbuje pokrywać z Raisem? Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Przepraszam, czy ty naprawdę zwalasz to na mnie? Czy sobie w chuja lecisz po prostu? Bo wydawało mi się, czy się przesłyszałem, czy ty mówisz, że to jest wina tego, że pogrywamy z Raisem? Nie. Lepiej bądźmy wszyscy jego sukami, tak? Słuchajmy się tego, który po prostu ma broń i ma ochotę nas napierdalać, bo jesteśmy słabi i chujowi. Super taktyka. Gratuluję dobrego przewodnictwa, Brecken. Bądźmy po prostu na każde skinienie i na każde po prostu, na każdą zachciankę Raisa, bo jest kurwa taki zły i potężny i niepokonany. Ale mnie wkurwiają ci ludzie. Trzeba im pokazać, jak to jest mieć jaja. Mimo iż jeden dowolny kopniak wyłącza faceta z życia totalnie. No ale cóż mogę powiedzieć, no oni nigdy nie byli tutaj najlepiej zorganizowani, mam wrażenie. Ale w tym czasie jakby nie mam koniecznie ochoty biegać sobie tutaj nocą, dlatego chciałbym się przespać, mieć chociaż chwilę spokoju. Ledwo zmarł mój kumpel, teraz porwali nam doktorka, potencjalnie jedyną nadzieję na wyleczenie całego tego gówna. A ja mam jeszcze po nocy biegać i ich szukać? No. Gdzie jest łóżko? Dajcie mi się przespać, potrzebuję pomyśleć i pośnić, nie wiem, o jakichś wielkich bimbałach, kurwa, nie wiem. Na pocieszenie. Niezauważony, gratuluję, gratuluję samemu sobie oczywiście. Wojskowy nóż do rzucania to mnie nie interesuje. Ta kurwa, strzały by to znowu kupował za 1000. 2127, kurwa, no dosłownie 14 więcej, gdybym zdobył tych punktów. Tak śmieszne, bo papież. Gaz do zapalniczek, to, tamto, czy jeszcze czegoś potrzebujesz? Nie wiem, gościu ewidentnie cały czas ma ochotę dostawać więcej tych zasobów. A kim ty kurwa jesteś? Do podziału by się bardziej opłaciło. Wezmę sobie jeszcze to zadanie. No i cóż, nie wiem, czy będziemy w tej chwili lecieli do Raisa, ponieważ jestem święcie przekonany, że po takim kontrataku nie zostanę tam przyjęty z otwartymi rękoma, tylko zostanę przyjęty otwartym wpierdolem. Otworzą mnie! Rozkroją na dwie części i mnie otworzą. Są do tego zdolni. Rais testował, jak ciąć ludzi tak, żeby żyli jak najdłużej. Jestem o tym przekonany. Dla uspokojenia, lepiej zająć się teraz czymś alternatywnym. Jaskinie w nocy to nie jest najlepsza alternatywna rzecz. Tutaj w ogóle jakąś nagrodę mamy. Mówiliście mi w komentarzach, że przegapiłem jedną rzecz, którą mogłem podnieść, a tego nie zrobiłem. Więc nad tym trzeba będzie jeszcze popracować. Ciekawy jestem, czy dam radę wbić 12 level tutaj, zanim pójdę do Starego Miasta, ponieważ wtedy się odblokowuje kotwiczka tutaj i można ją dorwać wcześniej niż daje ją nam gra, co jest też interesującą opcją. Ale wiecie co, chodźmy do tej pieprzonej wioski rybackiej. Mamy też wrócić do Falona, oddać mu jakieś zadanie, tak więc jakby... Pośpiesz się, Crane! Musimy go mieć z powrotem! Dobra, dobra, Brecken, nie oszukasz mnie. Ty, siedź tam w wieży i dalej kontynuuj bycie ślepym na jedno oko, no. Nie, on nie jest ślepy na jedno oko, to nie jest przepaska. O, ma obandażowaną głowę. No to bądź tam dalej jakby ranny, nie? To ci jak na razie idzie najlepiej. Kurwa, no pierdole! Chciałem na cwaniaka szybko to otworzyć. O, w tę stronę i jeszcze trochę w tę. Git! Dajcie mi broń! Dajcie mi jakiegoś ultra siepacza 5000. O! O kurwa, brak miejsca w ekwipunku. Czy to jest taka dobra broń? Chyba tak, jebać tę pałkę. Mimo iż ją zmodyfikowałem. Za mało obrażenia. Muszę i obić i w sumie przeżyć, tak, nawet przeżycie powiedziałbym, że to jest taki priorytet. Te kurwa niesamowite samochody, które potrafią zaabsorbować każdą liczbę obrażeń. Lecicie se w chuja zombiaki, kurwa, idę im ciąć głowy. Ouu. O temu to nawet pociąłem lepiej niż się spodziewałem, że potnę. Wybuch teraz przyciągnie wirale oczywiście, ale być może kogoś tam zabije. Uratuj Zira. No, na Zira jeszcze przyjdzie czas. Jakby gość jest przydatny, jestem przekonany, że oni tam dobrze o niego dbają w tej ich bazie. O!
Dobra, zatruj się i zdychaj. O, zatruj też koleżankę. Kurwa, naprawdę, niektóre to chyba chodziły na jakieś te zajęcia przystosowywawcze z utwardzania swojego ciała. Albo szyi, pojebane jakieś. O, o to mi chodziło. Kurwa mać, a ty skąd się wziąłeś? Jesus fucking Christ, nie mogę się doczekać momentu, kiedy będę po prostu odcinał im głowy każdym chlaśnięciem. Oby tak było. Czy on będzie mi tak pierdolił na duchem, dopóki nie pójdę po tego doktorka? Będę szczery, trochę pamiętam, co się dzieje, kiedy się idzie do Reisa jakby w ramach powrotu w jednym momencie fabuły i nie jest to nic przyjemnego. Dlatego wolałbym to zostawić na początek kolejnego odcinka. O, co my tam mamy? Czy wy tam kogoś męczycie, czy wy tak po prostu sobie siedzicie? Bo jeżeli po prostu sobie siedzicie, koledzy, to słuchajcie, będziecie płacili za grzechy waszych ziomków i waszego przywódcy. Kurwa, wasza płonąca mać! Płońcie tak! Niech was trawi ten ogień. W blasku ognia skąpajcie się. Kąpcie się w tym ogniu, tak! Pokochajcie go, zaakceptujcie go. Wysławiajcie go, pokochajcie go, pogódźcie się z nim. Pięknie sfajczeni, pięknie skwierczeliście. Tak, muzyka dla moich uszu. Mozart, Beethoven, nie. Mamy nowego wirtuoza w mieście, mnie. I odgłosy waszej śmierci. Dobra, jak przejść na drugą stronę, idę do wioski rybackiej, mam ochotę na jakąś makrele. Ja muszę jakby, nie wiem, czy w obydwie strony jakby idzie się równie łatwo, to jest tunel. Czy ten tunel też mnie tak na lajcie zaprowadzi na drugą stronę i tyle, i elo? Chyba tak, nie? Tutaj sobie hopnę po zombiaku, jump the zombiak. No i tak, no jestem po drugiej stronie, siemano. O, tutaj oni niech się tam skwierczą i palą, nabijając mi poziom siły, stać mnie na całkiem sporo mołotowów w tej chwili. Szukasz w ogóle Zira? Na co ty kurde jeszcze czekasz? Czekam, aż zamkniesz pysk i może zrobisz coś samemu, bo ty jedyne co zrobiłeś, to poszedłeś na misję w nocy, obiłeś se głowę i płaczesz w bazie. Legitnie, jedyne czym on się zajmuje od dłuższej chwili. Ja zapierdalam po całym haranie i robię misję. Cyk, on mi dał mistrza w nagrodę, przydatna rzecz. A tutaj mamy, nie wiem, czy ludzi, z którymi mogę pogadać? Nie, misje poboczne. Nocny ognik, super, kolejna misja w nocy, tak, męczcie mnie jeszcze bardziej. Lornetka dla rybaka. Trujące zioła, spoko. Jeszcze jedno zadanie. Wodorosty z jeziora Topielców. Przepisy, nie przepisy. Dużo rzeczy tutaj mi gra oferuje za robienie tych zadań. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak znajdę chwilę, to se zrobię, ok? Jak znajdę chwilę. Ta gra ma naprawdę dużo pobocznych zadań. To pewne. Już pamiętam, dlaczego je robiłem z Huntą w pewnym momencie. A przestałem je robić podczas mojej serii. Siema, Bejko. Masz coś fajnego? Jakiś kabel, baterie, chemikalia, ostrze? No i cyk. I tak się możemy dogadać. Pobiegniemy sobie... Czekaj, co my tutaj mamy? Znajdź Haruna. Kurwa, ten Harun jebany. Jakby to był ten motyw gościa, który tam krzyczał, nie? Nadal była ta kobieta krzycząca i... A nie, to przecież było dokładnie to, co przedtem. To on wrócił? Nie. Przecież ja już to robiłem. Dlaczego mi się to nie zapamiętało? Halo? Ja już otwierałem te drzwi, żeby się dowiedzieć, że Haruna tutaj nie ma. Nie zapisało mi postępów tej misji? Naprawdę? Jakby tutaj go na pewno nie ma. Mogę tutaj wejść, sprawdzić, popatrzeć, powiedzieć im, nie, sorry, nie ma go. Nie ma go tu. A i ona mi teraz będzie tłumaczyła to jeszcze raz? Halo. O Jezus Mare, dobra, 700 teraz znaczników mówiących do kogo, gdzie powinienem się udać. Ty, w sumie możemy zrobić to, zamiast iść do tego Falona, bo to jest jeszcze kawałek dalej, możemy pogadać z tą dziewczynką. Tylko kurwa, gdzie jest ta dziewczynka? Ona miała tutaj najbardziej legitne informacje na temat tego gościa. Ona była gdzie? Pytam teraz tych rybaków. Gdzie znajdę Haruna? Bo nawet nie muszę ich słuchać. Co jest bardzo przyjemną opcją, bo oni tylko ciągną te łososie i pierdolą głupoty. Cyk. Odezwij się do mnie. Git. Pomów z Harunem. Aha, przecież kurwa Harun był w tym. Tam schowany. Nie. To już nie pamiętam jakby, który to Harun, a który to który. Pamiętam, że jeden z nich miał jakiś tam... Miał sobie wziąć jakąś tam matkę i siostrę jako sługi i coś takiego. A tam są te jebane żarówki gdzieś na tym moście. To też jest misja, którą fajnie by było wykonać, bo jest dość cenna i poważna. Warta bardzo dużo punktów przetrwania. Ja tam lubię mój poziom przetrwania. Fajne bonusiki są. No i lepszy loot mi leci. To jest w sumie najważniejsze. Chuj tam z tymi umiejętnościami. Im wyższy poziom przetrwania, tym więcej ja z tego wszystkiego mam. Harun, no wygląda mi, powiem państwa, na mistrza ringu więziennego. Harun? Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy, Aidę?
Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no. Ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia. Luzik? Luzik? Mordo, wyglądasz, jakby ci ktoś źle ten tatuaż przeskalował w Photoshopie. A twoja kolekcja na całym ciele wygląda, jakbyś z zamkniętymi oczami losował sobie z katalogu myszki Miki, kurwa. Znajdź dom z czerwonymi kwiatami po drugiej stronie tunelu. No cóż, teraz w końcu mam przynajmniej jakąś jasność, gdzie ten dom się znajduje. No kurwa, mówiłem, że coś tam się darło. I to była ona. I to była zdecydowanie ona. Ale dobra, no skoro jestem już tutaj, to wydaje mi się, że najrozsądniejszym krokiem będzie pójść do tego Falona, zwrócić mu to zadanie i zobaczyć, do czego to doprowadzi. Chyba mnie to powinno pchnąć na wyższy poziom przetrwania, tak mi się przynajmniej wydaje. A to nie jest aż tak daleka przebieżka. Oni są raczej blisko. Jakiś alg tutaj nie ma, mordo, algi jakieś morskie. Morskie, fajne. Pomieszałem Arnolda z morskimi algami. To by był dopiero drin. Ja jebie. Kopałoby jak szalone, prawdopodobnie. Drugiego dnia, prosto w odbyt, na kiblu. No, niewątpliwie. Chociaż mogłoby też do łba strzelić. Nie wiem, jakie tam rzeczy się w tych roślinach kryją. Czasami potrafią być pojebane efekty różnorakie roślin, jeżeli nie mamy pojęcia, co robimy, a sobie postanowimy dupnąć jakąś algę na przykład, czy innego tam źdźbła morskiego. Cyk, pułapka świetlna. Nie wiem, na chuj miałaby mi ona być. Drze się tylko jak szalony i nie ma efektu na zwykłe zombiaki. A szkoda! Fajnie by było, gdyby miała, ale nie ma, bo szkoda. Dobra, coś mi tutaj... O Boże, no chodź, kurwa. Łamać tego słupa, kurwa! Przecinak nerwu! Amputator! O, amputator? Nawet że zadziałał. Zaczynam się czuć jak bohater anime, muszę wykrzyczeć nazwę ataku, żeby był skuteczny. To by w sumie było całkiem zajebiste. Dobra, Falon, byku, możesz raportować tutaj całemu światu, co się dzieje w Haran. Tak długo, jak się stąd wydostaniesz. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. Freddy Mercury. To jak się nazywam, nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Oto żeśmy go zgasili. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Falon. No wow. Dzięki. No i... wzajemnie. To żeśmy go zmotywowali. No nie, no kurwa, tak mało expa brakuje. God damn it, nie ma jeszcze jakiejś misji do... On ma jeszcze dla mnie nagrodę. Ciągle o tych pieprzonych nagrodach zapominam. 2000 dolarów! Okej. Dziany kolega był, bycie reporterem po płace ewidentnie. I ten pieprzony tutaj sprinter. Ale kurwa, to jest jeszcze lepszy motyw, żeby sobie kolejnego sprintera załatwić. Tutaj pójść, w nocy się odpalić, bum, z łuku typa se strzelić. I wtedy dziab, robimy sobie truciznę ze sprintera. O, algi akurat nie mam w tej chwili, ale algi to są proste do zebrania. Intrygujące, to może być całkiem niezła taktyka na farmienie sprinterów, jeżeli zawsze się będą respiły po prostu tam, gdzie mają się grzecznie respić. Ostrze, puszka, dobra, fantastycznie. A żadną broń nie stać, wszystko wydaje na te składowe rzeczy, bo to muszę szukać jakiegoś szrotu i go sobie samemu upgrade'ować. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dziękuję ślicznie za uwagę. Myślę, że w kolejnym zaczniemy od ratowania doktorka, ponieważ tam się dzieją pojebane rzeczy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i popo!